Czym jest ten znak Jonasza? Pierwsze czytanie pokazało nam, że Jonasz mówił tylko jedno zdanie. Jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zburzona. To wynikało też z trochę jego niechęci do tego, żeby iść do Niniwy. Jak znamy historię Jonasza, on się buntował, jakby nie chciał tego nawrócenia Niniwy. Może też nie wierzył, że to może coś zrobić. Może chciał, żeby ta Niniwa została potępiona za to, w jaki sposób żyła. I może w nas też czasami się rodzą takie pokusy, żeby myśleć o innych. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy widzimy, jakie zło się dzieje za naszymi granicami, że chcielibyśmy potępienia innych, potępienia złoczyńców. I możemy być trochę jak ten Jonasz, który nie chce nawrócenia. A wystarczyło, okazuje się, to jedno zdanie, ale dlatego, że Jonasz był posłany przez Boga i Niniwa nawraca się, przemienia swoje serce, ogłasza post, a Bóg, jak śpiewaliśmy w psalmie, sercem skruszonym nie gardzi. Bo Jemu chodzi o to, żeby człowiek się nawrócił i miał życie, a nie po to, żeby go potępić. Więc czym jest znak Jonasza? Znak Jonasza to głoszenie słowa. Współcześni Panu Jezusowi domagali się, żeby czynił jakiś znak, chociaż trochę to dziwne, bo przecież tyle znaków czynił, a i tak niektórym było mało. I dlatego mówi, że są plemieniem przewrotnym, bo pomimo tego, że głosi sam Syn Człowieczy, samo Boże Słowo wcielone, wezwanie do nawrócenia, oni się nie nawracają. Królowa z południa przychodzi słuchać Salomona. Ludzie z Niniwy nawracają się na słowa Jonasza, mimo tego, że robił to z niechęcią i tak od niechcenia. A ci, którzy żyli za czasów Pana Jezusa, nie chcą przyjmować Jego słów. Też tym znakiem Jonasza jest też śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Bo przecież Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrzu ryby. Jest to taki podwójny znak. Jonasz zapowiadał swoją postacią Chrystusa. Ale to słowo nie tylko było kierowane w przeszłości. Nie możemy na nie tylko tak patrzeć. Trwa Wielki Post, chociaż przecież Bóg nawet nie tylko w Wielkim Poście, ale codziennie nas kieruje swoje słowo, ale szczególnie teraz. Czas, kiedy i my mamy kruszyć swoje serca, nawracać się, prosić Boga, żeby stworzył w nas serce czyste. I może być nawet tak, że nie tylko nie wierzymy i nie chcemy nawrócenia innych, ale możemy nie wierzyć w to, że nasza pokuta, nasza skrucha, nasze przyjście do Boga, przyjście do sakramentu pokuty pojednania, uczestnictwo we mszy świętej, prośba Boga o przemianę, że to może coś zmienić. Z jednej strony wierzymy, ale pojawić się może takie lekkie niedowierzanie, takie małe niedowiarstwo, które będzie polegało na tym, że nie będziemy wierzyli w to, że Pan Bóg może bardzo zmienić nasze życie, że to może się zmienić wszystko o 180 stopni, nawet z najgorszych, najtrudniejszych położeń. Tym znakiem dla nas może być dzisiaj Niniwa. Przecież jak Bóg groził, że karą za grzechy Niniwy może być całkowite zburzenie miasta, to jak bardzo musiało być ono grzeszne, jak bardzo tej kary, na tą karę zasługiwało. A jednak sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Więc w tym Wielkim Poście nie bój się po raz kolejny otwierać Bogu swoje serce, prosić, by Cię obmył z winy, z grzechu i wierz w to, że to życie
może nie tylko się zmienić, że usłyszysz od kapłana, że twoje grzechy zostały odpuszczone, ale to naprawdę przyniesie nową jakość. Spowiedź to nie tylko psychologiczny zabieg. To nie tylko miejsce, gdzie poczujemy się lepiej, bo coś z siebie zrzuciliśmy, coś powiedzieliśmy, ktoś nas wysłuchał, ktoś się pomodlił, coś tam powiedział, ale tam się naprawdę dzieją cuda. Tam naprawdę Bóg przemienia serce, tam Bóg naprawdę tego serca dotyka i stwarza je na nowo. Te słowa, które dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie, stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha, one nie są tylko takim literackim zabiegiem Dawida. On tego najlepiej doświadczył. Dawid, człowiek o pięknym sercu, temu, które to serce bardzo mocno zabrudził grzechem, wykrzywił, poranił. Można powiedzieć, że to serce jego, Dawida, umarło, kiedy dopuszczał się już nawet tego, żeby doprowadzić do śmierci swojego przyjaciela Uriasza. A jednak woła: stwórz Boże we mnie serce czyste. Czy ja wierzę, że Bóg może stworzyć mnie na nowo? Przez sakrament pokuty i pojednania. Czy to jest rzeczywiście tak, ale tak dogłębnie, czy ja to rzeczywiście w to wierzę? I że mogę stać się nowym człowiekiem, naprawdę kimś nowym, jakbym wrócił już inny. To się dzieje w spowiedzi. Tam się dokonuje też znak Jonasza, kolejne miejsce, gdzie się dokonuje znak Jonasza. Nie tylko już przez głoszenie słowa, ale przez sakrament pokuty i pojednania po raz kolejny Chrystus nas obmywa wodami chrztu, przez które weszliśmy w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus w swojej śmierci przyjmuje naszą śmierć i daje nam przez ten sakrament i każdy inny sakrament uczestnictwo w swoim zmartwychwstaniu. Jesteś nowym człowiekiem, naprawdę nowym, na nowo stworzonym. Nawet natura się jakoś uzdrawia człowieka wtedy. Taką wielką Bóg ma moc. Niby to takie oczywiste. Przecież Pan Bóg może wszystko. Ale czy wobec mnie może wszystko? Czy wobec mojego życia, wobec mojej duszy? Czy moja pokuta ma sens? Czy ta prośba do Boga o nowe serce, o serce czyste, czy to coś rzeczywiście zmieni? To jest Wielki Post. Nie żeby nakładać sobie jakieś tylko postanowienia, które będą dla samych postanowień. Ale Wielki Post to czas, kiedy otrzymujesz nowe serce, serce czyste. To po raz kolejny przeżycie, może my tego jako przeżywaliśmy jako dzieci chrzest, więc to jest przeżycie takiego świadomego wejścia w odnowę chrztu. Przecież do tego też się momentu przygotowujemy. Jednym ze szczytów, na który zmierzamy, to przecież najważniejsza liturgia w ciągu roku, czyli liturgia Wigilii Paschalnej. Kiedy tam będziemy przez różne obrzędy doświadczać właśnie zmartwychwstania, a jednym z nich będzie odnowienie naszego chrztu, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Do tego zmierzamy. Po to jest Wielki Post. Nie po to, żeby tylko poumartwiać się i pomyśleć, jak Pan Jezus bardzo cierpiał. To wszystko ma służyć temu, żebyśmy się w Nim odnowili. I po to, żeby potem przeżywać właśnie okres zmartwychwstania. To, co mówiliśmy sobie tydzień temu. 50 dni radości. 40 dni pokuty. To jeszcze przy naszych narodowych uwarunkowaniach, gdzie lubimy często narzekać na samych siebie nawet i na wszystko. To jeszcze się da zrobić, ale 50 dni radości. Tej radości nie da się osiągnąć, jeśli nie będziesz miał nowego serca, stworzonego na nowo przez Boga, odnowionego ducha. Nie bądźmy przewrotnym pokoleniem, jak współcześni Panu Jezusowi. Nam również inny znak nie będzie dany. Nie będzie Ci dany inny znak niż ten Wielki Post i to, co się tu dzieje. Jeśli tego nie wykorzystasz,
to i tak inne znaki nie mają sensu. To wystarczy. Przyjmij to, co ci daje Pan Bóg w Kościele. Te słowa, które słyszysz na mszy świętej, to słowa, które słyszysz w liturgii godzin, które słyszysz w czasie różnych nabożeństw. Nie ma innych znaków. Trzeba przyjąć to słowo, które daje Chrystus i to wystarczy. Choć to też trudne. Ale niech Duch Święty nas umacnia, niech nas prowadzi, abyśmy z Chrystusem w tym wielkim poście zmartwychwstawali, abyśmy rodzili się do nowego życia już tu na ziemi. Amen.